Dobra, siemaneczko, witam Was w kolejnym odcineczku. Dzisiejszy odcinek to będzie taki bardziej na szybkości i bardziej zapytanie do Was. Jak widzicie, mam już tutaj załatwiony alternator. Silnik tutaj na razie ma dekiel ściągnięty i jego będę przerabiał później. Jak to będzie wyglądać? Silnik będzie palony tylko i wyłącznie z rozrusznika, więc prawdopodobnie ten dekiel tu jeszcze obetnę trochę bardziej. Jak widzicie w poprzednim odcinku, a teraz jest to obcięte, tak jak mówiłem. Nie nagrywałem tego obcinania, bo się tutaj strasznie pyliło tym aluminium wszędzie. No i nie chciałem kamery, żeby ją załatwić tymi opiłkami, tym pyłem całym. Więc nie za bardzo tego nie nagrywałem. Silnik to nie jest jakiś tam szatan, jakaś tam duża moc, bo będzie on miał w granicach 3 koni mocy, to jest 50. Silnik wystarczający do testów. Brakuje mi tutaj Bendixa, bo gdzieś komuś sprezentowałem do kogoś skutera, no i teraz u mnie brakuje. Będę musiał to załatwić. No i ogólnie mam problem, nie mogę się za bardzo zdecydować, w którą stronę iść, dlatego też takie pytanie do Was, specjalistów niektórych u mnie na kanale, co wszystko krytykują, więc mogą się teraz wypowiedzieć, jakby to kurde spiąć jedno z drugim, tak żeby było dobrze i żeby nie było zbyt dużych problemów. Ten na dole alternator posiada sprzęgło jednokierunkowe, więc podczas gaszenia albo coś to nie powinno być problemów. Raczej zostawię to sprzęgło jednokierunkowe w tym alternatorze. Kręci się silnik do przodu w tamtą stronę. No to będzie się kręcić silnik w tamtą stronę. Jeszcze się upewnię dla pewności, żeby się nie okazało, że będą jakieś cyrki. Więc chwilka przerwy, się muszę upewnić. A few moments later. Fiu! Udało się, bo zaraz byłby cyrki, że cały odcinek mówię, że się kręci w tamtą stronę, się kręciłby do tyłu. Dobra, teraz przed chwilą sprawdziłem kopką jeszcze. Kręci się w tamtą stronę, tak? No i alternator też się kręci w tamtą stronę. A jak zahamuje, widzicie? No to działa sprzęgiełko. Więc jest ok. Zepniemy to do czoła. Na początku myślałem, żeby to puścić na jakimś pasku i go wkomponować tutaj, ale zauważyłem, że on kręci się fajnie, nawet sprzęgiełko w dobrą stronę, więc chyba najłatwiej będzie go zepiąć z silnikiem do czoła. Ale zanim zaczniemy ogólnie tutaj mówić co i jak to pospinać, będę się Was dopytywał. Pewnie się zastanawiacie, co ja tu w ogóle tworzę. Mianowicie będzie to jednostka testowa, będzie to taki silnik testowy. Można powiedzieć, że powstanie coś ala typu, jakby to wam powiedzieć, coś ala typu jak agregat. O, coś takiego powstanie. Ktoś pomyśli sobie, o, odciąłem, zepsułem silnik. Teoretycznie go nie zepsułem, ponieważ ta część, ona ma przełożenie 1 do 12, czy 12 do 1, nie wiem jak to się tam mówi, 12 do 1, ono ma przełożenie, więc to też wykorzystamy w jakimś projekcie w przyszłości. O to się nie martwcie, to jest bardzo, bardzo, ale to bardzo przydatna rzecz. O tamto się nie martwcie, tamto wykorzystamy. Zaraz zacznę mieszać znowu na tym odcinku i mnie znowu nie zrozumiecie. Będzie to taka jednostka testowa, na której będę testował różne rozwiązania. A czemu do tego będę spinał alternator, a nie zostawię samego silnika? Ponieważ testy jakiegoś spalania czy coś takiego, to najlepiej robić pod obciążeniem. Tak samo silnik czteroosobowy lubi obciążenie, on nie lubi pracować bez obciążenia, tak czy inaczej, na wyższych obrotach, o tak powiem. Silnik czteroosobowy lubi obciążenia. Więc tutaj zrobimy jakieś parę żaróweczek, się podłączy pod to. Puścimy go, ustalę obroty. Naciągnie, gaźnik nie będzie ten, tylko gaźnik tu będzie taki z silnika 50 albo 110. Tutaj wsadzimy gaźnik taki zwykły. No i będę mógł sobie testować spalanie na tym silniku.
jak i różne takie modyfikacje zmniejszające spalanie, które prawdopodobnie zobaczycie na tym kanale. Czasy mamy jakie mamy, ceny do góry wszystkiego idą, prądów, nieprądów. Tak samo będzie można to przerobić na jakiś potem w przyszłości agregat typowo, czyli po prostu do całego tego zestawu dołożyć akumulator, jakiś tam setkę, 100 amperów, coś około, taki większy akumulator do tego dołożyć, jak i można dołożyć potem do tego przetwornicę jakoś, nie? Przetwornicę taką, żeby dało się 12x220, a taką przetwornicę mam, bo kiedyś mi się akurat przydała, ale to nie odbiegajmy od tematu, to też pewnie zobaczycie w przyszłości, będziemy robić też pewnie testy, ile ten silnik pociągnie, jakie obciążenie, czy w ogóle coś pociągnie, czy w ogóle przetrwa moje testy, tyle. A jak się uda spalanie zmniejszyć, dość konkretnie zmniejszyć spalanie, żeby ten silnik wąchał paliwo, no to byłby fajny agregacik, ale też odbiegamy od tematu, więc mam nadzieję, że mnie rozumiecie. Będzie to jednostka testowa, na tym będę testował różne rozwiązania, które zobaczycie w przyszłości na kanale w różnych sprzętach. Dobra, i teraz tak, jak ja to chciałbym spiąć według mnie, możecie mi krytykować, tutaj krytyka jest akurat wskazana, czy ja źle myślę, ewentualnie jak macie jakiś lepszy pomysł ode mnie teraz, chcę o nim wiedzieć, ponieważ nie chciałbym 25 razy tego wszystkiego przerabiać. Dobra, pierwsze co, chciałbym to robić demontowalne, żeby było to demontowalne bardzo prosto i żeby nie było to bardzo skomplikowane. Po drugie, myślałem, żeby to zrobić na jakimś połączeniu elastycznym, no ale niestety musimy iść tutaj na łatwiznę i akurat w tym wypadku nie zastosuję żadnego połączenia elastycznego. I teraz możecie się wypowiedzieć w filmie, to znaczy w komentarzach, czy będzie błąd, czy nie będzie błąd, jak tu nie będzie żadnego połączenia elastycznego. Będzie tylko sprzęgło jednokierunkowe i tyle, ale nie będzie żadnego połączenia elastycznego. Nie wiem, czy to wytrwa, czy to będą straszne wibracje, czy to się tutaj urwie, rozwali. No nie wiem, mam nadzieję, że przynajmniej tylko mam nadzieję, że przynajmniej testy wytrzyma. Dobra, następna sprawa. Chciałbym to zbudować ala typu coś takiego, iż ja przynajmniej tak próbuję na logikę to zrobić. Wsadzimy to na tokarkę. Tokarka jest. Wsadzimy to na tokarkę. Stoczymy ten rowek cały tutaj. Ten wieloklin cały aż do zewnętrznego tutaj do lica. Wszystko tutaj zjedziemy. Odtąd do przodu wszystko zjedziemy do zera. Co do tego, obetniemy tutaj te zewnętrzne krawędzie. Już tu przymierzałem się. Gdzieś mam tu klucza. O, widzicie? Czyli jak zrobię tutaj tulejkę po zewnętrznej krawędzi, w sensie po zewnątrz, tutaj tulejkę na wbicie, na wcisk, to jest szansa taka, że tą śrubę dam radę odkręcić. Też wam ściągnę, żebyście zrozumieli. Że dam radę tą śrubę tutaj odkręcić, aby się coś działo, fresh się zerwał albo coś. No i nie będzie powinno być problemu. No niestety muszę tą zębatkę zostawić, bo ta zębatka będzie od rozrusznika. O. I tak, te wystające cycki wszystkie wyobcinam. Od zewnątrz się dotyczy jakoś tutaj z jakiejś tulejki się dotoczy coś. Tutaj się też dotoczy. I mi się wydaje, że tak, tu będzie po zewnętrznym, a będzie jakaś grubsza tulejka. Ta tulejka będzie po zewnętrznej, ta będzie po wewnętrznej i no jakoś to, ta będzie na zewnątrz, ta będzie wewnątrz i może jakoś się uda mi to średnicami zgrać, żeby zeszło to tak do czoła, nie? Czyli na to też nałożę tulejkę, taką większą, troszeczkę, żeby to wystawało, z tej strony wystawało. No i może się uda to tak zrobić, żeby jedno na drugie naszło, a potem ze trzema śrubkami dookoła albo się natnie jakiegoś klina albo coś takiego. Raczej nie klina, tylko wolałbym śrubami. Trzy otwory się zrobi, nagwintuje
i będzie chyba najprościej. Taki jest pomysł, żeby to zrobić. Chociaż może być głupi. Tak wam szczerze powiem. Bo to jakby weszło, ta śruba tu... Wejdzie ta śruba do tego? Nie wejdzie. Albo, czekajcie, ale nie wejdzie, kurde. Bo to byłoby jeszcze nawet lepszy pomysł. Jakby to przyspawał do tego, bo alternator mi już tam nie szkoda, ale to byłoby jeszcze lepiej, aby to przyspawał do tego i po prostu tylko to można dospawać do tego znowu. Ja bym się uparł. O. I wtedy to by nie latało tak na boki i byłoby w miarę sztywne. O, widzicie? To by dospało do tamtej tulejki z tyłu. To byłoby sztywne. Potem to by dospawał, to by dołożył do tego. Tak, to by jeszcze dospawał do tego. I całe, żeby to z tą tulejką ze wszystkim... O, nie jest głupi pomysł. To z tulejką ze wszystkim, żeby założyć tak. Wtedy byłby problem rozwiązany. Z tym sprzęgiełkiem to już tam ciul. Kurde. To może być dobry pomysł. Tak wam szczerze powiem. Do czoła po prostu. Cyk i do czoła. No minus będzie taki, że może zerwać. Może zerwać ten. Jakby to dokręcił, to będzie większa szansa, że to nie zerwie. Widzicie, teraz jest luz. Chociaż tutaj rozrusznik nie powinien tego rozwalić, no ale... Na szybkości by było fajnie. Możecie napisać w komentarzu, jak sądzicie. Czy to pierwsza opcja będzie dobra? W sensie dotoczyć tutaj tulejkę nabić, tutaj dotoczyć tulejkę nabić, połączyć to na jakieś trzy śruby. Lub... To dospawać do tego, to z tym, podospawywać do tego, do tulejki jeszcze tamtej dospawać, jeszcze razem z tą tulejką. O, wszystko tak w całości, żeby to zespawać i ewentualnie nakładać to w całości. Po prostu tak, bo ta tulejka, widzicie, ona nie ma w ogóle luzu, ani grama luzu nie ma. I tak w całości. A potem jak to będzie wszystko już ustalone, no to są już tutaj mocowania, niemocowania, wszystko by się wycentrowało. Niby byłby to proste rozwiązanie. Chyba najprostsze. Gorzej jak coś nie pójdzie. Tak, będzie ciężko trafić. Dobra. No to będzie na tyle. Możecie się wypowiedzieć, co wy tam sądzicie o tym. A w następnym odcinku prawdopodobnie wleci ścikły, cięty odcinek. Może jutro, może pojutrze. A ja będę miał akurat czas, żeby rozwiązać ten problem. No i tyle, więc do następnego.